Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Rafale. Dziękuję, że nas przyjąłeś, że jesteśmy tutaj z Tobą. Chcielibyśmy porozmawiać o Rafale, o jego życiu, jak sobie teraz radzi po ostatnim zdarzeniu, które miało miejsce, Rafale. 1 czerwca tego roku. 1 czerwca tego roku Rafał uległ wypadkowi, stracił drugą rękę, ale najpierw Rafał może powiesz, jak to wrócimy się trochę wcześniej. 20 lat temu. 20 lat temu. 20 lat temu pracowałem na kopalni. Też uległem wypadkowi, straciłem prawą rękę. No i teraz przyszło mi żyć bez rąk. Rafał, znam Cię 16 lat i wiem, że jesteś bardzo pracowitym człowiekiem, bardzo. Energicznym, niosącym pomoc drugiemu człowiekowi. Zawsze radosny, uśmiechnięty. Jak sobie teraz radzisz? Na obecną chwilę jestem... Ulegam tylko mojej żonie. Przy wszystkim, wiadomo. Toaleta poranna, jedzenie. Tylko jestem zależny od żony. Od Kasi? Tak. Wiadomo, że proteza w znacznym stopniu mi ułatwi życie. Żeby chociaż tą samodzielność osiągnąć. Na koncie pomagamy.pl została utworzona zbiórka przez rodzinę. Ja osobiście też ją udostępniałam, też każdemu, komu mogłam, to przekazywałam link, żeby wpłacać pieniądze. Wiem, że uzbierały się jakieś pieniążki, ciągle je zbieramy, ponieważ, Rafale, ty nie możesz mieć takiej, możesz nam powiedzieć coś o tej protezie, bo ona nie może być taka normalna. No nie może być, musi być funkcjonalna, wiadomo. Proces, wiadomo, że nie mam w ogóle rąk. Jedna proteza musi być naprawdę funkcjonalna, żebym zrobił to koło siebie, wiadomo, przy tej toalecie, czy przy jedzeniu. No i na pewno to nie jest tania rzecz. No. Na pewno nie są tania te protezy. To znaczy, trzeba uzbierać troszeczkę pieniędzy. My ciągle je zbieramy. Ja zachęcam tutaj wszystkich do płacenia jakichś tam złotóweczki, 10 zł. Liczy się wszystko na konto Rafała, żeby mógł wrócić do normalności. Rafale, zadam Ci teraz jedno z trudniejszych pytań. Przepraszam się, że zadaję Ci to pytanie, bo wrócę do tego dnia 1 czerwca, do tego nieszczęśliwego wypadku, które wpłynęło traumatycznie na Twoje życie. Powiedz mi, czy często wracasz myślami do tego dnia? Co mogłeś zrobić, jak mogłeś się ustrzec, co można było zmienić, żeby do tego nie doszło? Wiadomo, wypadek jest wypadkiem. Już teraz trzeba się z tym pogodzić, żyć dalej. Na pewno nie będzie łatwo, bo poprzedni wypadek, byłem 20 lat młodszy, więcej energii. No i wierzyłem w to, że usamodzielnię się wtedy jedną ręką, jednak jeszcze można było pracować w gospodarstwie, w tym wszystkim. Teraz, co myślę o tym, no, boję się, wiadomo, że się boję w przyszłości, jak ta proteza spełni moje oczekiwania. Na pewno nie w 100%. Będę też jeszcze ograniczony, wiadomo, z różnymi pracami. No, myśl jest, obawy są na przyszłość, no, ale to trzeba żyć dalej. Trzeba żyć dalej, ale obok siebie masz wspaniałe osoby. Przede wszystkim masz żonę Kasię. Mam żonę Kasię. Która Ci dużo zapewne pomaga teraz. Tak, mam rodzeństwo, mamy. Masz rodzeństwo, tak właśnie. Sąsiadów pomagają. Z tego co wiem, to masz tutaj za sobą też i panie z koła gospodyń wiejskich, które bardzo się mocno zaangażowały. Ty masz chyba wszystkich tutaj, oparci we wszystkich mieszkańcach. Tak, ochotnicza straż pożarna, wiadomo. No i cała okolica. Cała okolica. Są to takie chyba miłe akcenty w tym wszystkim. Tutaj. No, jest pomoc, na pewno jest pomoc. To człowieka podnosi na duchu, na nadziei, że na lepsze jutro. No. Rafale, ty zawsze pracowity, biegający, tryskający energią. Troszeczkę się teraz boję, jak ty sobie poradzisz. Jak to będzie? No właśnie, to wszystko zależy od tej protezy biomechanicznej. Jakie funkcje spełni. No już mnie gna, żeby wsiąść w auto, jeździć, czy cokolwiek. Ale no nie wiem, zobaczymy. Ja bym chciał jak najwięcej, żeby spełniła funkcję. Czekamy długi proces rehabilitacyjny z tą protezą. To no właśnie, troszeczkę opowiedz o tym procesie. To nie będzie łatwe, bo to muszą współpracować mięśnie z mechaniką.
To jest skomplikowane na pewno i będzie trwało to kilka miesięcy na pewno, sama ta nauka, ale wierzę w to, że za pół roku już będzie super. To znaczy, że na początku musisz przygotować rękę? Tak, bo już na razie są... Ćwiczyć mięśnie, tak? Które? Tak, na razie są jeszcze zmiana opatrunków, później rehabilitacja, doćwiczyć te mięśnie, później z powrotem. Założenie protezy i znów ćwiczenie, tak? Znowu ćwiczenie. Nie wiem, ile to będzie trwało, na pewno kilka miesięcy, żeby dojść do perfekcji opanowania całej tej protezy. Znając Rafała, to będzie chciał skrócić czas do minimum, żeby to jak najszybciej osiągnąć swój cel, prawda? No, na pewno. I tego Ci bardzo życzę i wszystkich bardzo proszę o wpłacanie pieniążków na Rafała, na jego protezę, bez której on nie będzie mógł funkcjonować. Konto jest założone na pomagamy.pl. Tam można wpłacać pieniążki. Rafale, limit trudnych pytań się wykończył. Życie toczy się dalej. Ja wiem, że będzie dobrze. Ty wiesz o tym, że będzie dobrze, ponieważ masz za sobą grono wspaniałych ludzi. Masz za sobą rodzinę, ale tutaj może powiem mieszkańców miejscowości, w której mieszkasz. Ale przede wszystkim masz za sobą wspaniałą żonę Kasię. Kasiu, chodź tutaj do nas, wszystkiego, Kasiu, dobrego, na nowej drodze życia, bo wiem, że się niedawno pobrali. Mhm. Wiem. Co, Kasiu, możesz nam powiedzieć, że co, razem przetrwacie to? Nie ma innego wyjścia. Najgorsze jest już za nami. Rafał przede wszystkim żyje. I to jest chyba najważniejsze. I to jest najważniejsze. Ze swojej strony wszystkich ludzi dobrego serca prosiłabym o przekazanie choć tej symbolicznej złotówki. Ta proteza to jedyna nadzieja na to, żeby on odzyskał wiarę we własne siły. Poradzi sobie, jest silny, ale na pewno ułatwi mu życie. A będzie dobrze. Dziękuję Wam bardzo, żeście nas tutaj bardzo mile i serdecznie przyjęli. Dziękuję Wam za wszystko i życzę Wam wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dziękujemy pięknie. Przede wszystkim zdrowi. Zdrowi. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.